Dzień dobry! Siema. Miałem nagrać dziś coś sensownego, ale mój mózg poszedł gdzieś na wakacje i wciąż tylko co by tu nagrać? A gdy już w końcu przyszedł mi w miarę spoko pomysł na odcinek, wiecie, już zaczynałem go sobie układać w głowie, wszystko fajnie, ale do pokoju wszedł mi tata. A niestety jedną z tych osób możesz być ty lub ja, każdy z nas. Dlatego ten materiał właśnie powstał po to. Ku przestrodze. Żyjemy w naprawdę wspaniałych czasach. Dzięki internetowi ludzie stali się bardziej bezpośredni. Właściwie codziennie możemy poznawać kogoś nowego. Siemanko, to jest KKF i mam dzisiaj dla was piąty chyba zapytę z KKF-a. I trochę nie było tego, ale powiem wam, że jak mówiłem chyba w pierwszym czy drugim odcinku, zapowiadałem, że będą chodziły tak plus, minus raz na miesiąc. Dzisiaj będziemy recenzować oto tego dronika, ale nie jest to taki zwykły dron, bo żeby go obsługiwać nie potrzebujemy ani pilota, ani telefonu, tylko musimy użyć naszej mocy Jedi. A dokładnie musimy użyć naszych rąk, żeby wydawać mu gesty i on powinien nas się słuchać. Zaraz przetestujemy. Witam! W pierwszym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka zabiorę was do roku 1984, kiedy to światło dzienne ujrzałem ja i mój ulubiony film z dzieciństwa, Akademia Pana Kleksa. Niekwestionowaną gwiazdą poprzedniego odcinka były moje włosy. Ja się wam do czegoś przyznam. Ja teraz mieszkam na wsi i najbliższy trzeźwy fryzjer jest jakieś 50 km ode mnie, więc stwierdziłem, że skoro nastolatkowie z depresją potrafią sami się ciąć, to ja też potrafię. Siemanko bandyci, w dzisiejszym krótkim vlogu chciałem podziękować wam za 10 tysięcy subskrypcji, co normalnie mnie rozjebało, bo gracz Metina raczej nie powinien mieć tyle subskrypcji, chociaż widać, że ta gra jest coraz bardziej popularna. Oczywiście konkurs jest. Jak ci przeładuję? To słuchaj, jak będziemy się strzelać ze będziemy się strzelać ze statkiem? Z kim się odebił? Z chłopem. Nie spychaj mnie, witam wszystkich, z tej strony Nitro, to jest kolejny odcinek, już trzeci z cyklu Bez Sensu. Dzisiaj omówimy sobie coś, co kurwa w ogóle nie ma sensu, ale kurwa nie ma, czyli polska polityka. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dyni Trozyniak, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w grze World of Tanks. Za chwilę wam wytłumaczę, dlaczego ten odcinek po raz drugi w życiu jest poniekąd kończącym jakiś etap w moim życiu, a zaczynający kolejny.